Tyle mamy składników kaczka. Co tam było? Śliwki, tak? Obmyśliliśmy sobie cały plan. Podzieliliśmy się na role wszystko, prawda? I wjeżdżamy do spiżarki. Ciemno! Z początku jako elektryk pomyślałem sobie, jest pewnie jakaś awaria. Korki wywaliło. Ej, co jest? Ej, dalej ciemno. Dawaj, wchodzimy. O co chodzi? Ciemność, ciemność, ciemność. Tu są ten. O! Co to k***a jest? Ja p***a. Ośmiornicę mam. Co ty masz? Gdzie ty jesteś? Tu. Tu jestem i zobacz. O Jezus! Dawaj ją. Wjeżdża. A nie. Gdzie ty k***a jesteś? Nie wiem. Przecież my nic nie wybierzemy. Co, Grzesiu, już musimy coś brać. Ale człowieku, ja ładuję cały czas. Ej, one się zesrają, te dziewczyny, jak tu przyjdą. Ty, polędwica. Bierzemy polędwicę? Ała, weź też. Gdzie jesteś? Tutaj, dawaj, tu mam wózek. Gdzie? Tu. Jest. Ej! Ja nie wiem, co ja tam mówiłem, nie wiem, co ja tam robiłem. Ja tylko trzymałem się półek, produktów jakichś łapałem. To nie to, że ja szukałem produktów, tylko ja się ich łapałem, nie? Próbowałem po węchu, po zapachu, po dotyku, po smaku. A Mariusz próbuje po dobroci. Delikatnie i subtelnie, tanecznym krokiem niemal sunie po spiżarni, przygotowując się na romantyczną kolację z Grzegorzem. Ogóra kiszonego chcesz? Fuck, wsadziłem rękę w coś. Miętę mam. Bierz miętę, ale wsadź bazylię. To są te zioła, bazylia. Ej. Czas minął. Ty. Ja pierdolę. No kurczę, no co tam jeszcze nie było? Full rzeczy, masakra. Nie wiem, nie pamiętam, czy kiedykolwiek się tak w życiu bawiłem, a jeżeli tak się bawiłem, to bardzo, bardzo dawno i po pijaku, dlatego nie pamiętam.